Agnieszka, babcia i dziadziuś Nikolaska, został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą rzeźbę ze śniegu. Nikolasek z pomocą rodziców stworzył wiele wspaniałych rzeźb w naszym ogrodzie. Wśród których był również renifer Niko, który bardzo spodobał się organizatorom konkursu. Dzięki temu Nikolasek został laureatem konkursu i otrzymał nagrodę oraz piękny dyplom. Nikolasuta, patrz, chciałam Ci wręczyć nagrodę i dyplom. To jest dla Ciebie dyplom, zobacz, taki za udział w konkursie, bo piękne rzeźby wykonałeś. I tutaj jest dla Ciebie taka karta prezentowa. Możesz pojechać z tą kartą prezentową do księgarni w Kraśniku i tam możesz sobie wybrać jakąś grę planszową, może jakieś kredki, bloki, a może jakąś książkę. Gratuluję Ci. Dziękuję za udział w konkursie. Dziękuję. Dziękuję. Jaki fajny dyplom dostałem. Klętki do Halleka, chłopcika. Pamiętał też o tym, aby przekazać swoje nakrętki, które zbiera dla chorego chłopczyka. Pamiętajcie, kochani, że w taki sposób możecie też pomóc. A teraz zobaczcie, jak powstawały te piękne śnieżne rzeźby. Do nas wyszedł z lasu. To tutaj. Tu też pewnie wyniesie.